Znajdujemy się dzisiaj tutaj właściwie, aby pomagać. Wspieramy Ryśka. Czy mógłby Panie na początku przybliżyć nam nieco Ryśka, jego postać oraz jego sytuację? Spotkaliśmy się właśnie tutaj na placu Witosa, gdzie organizowany jest festyn charytatywny dla mieszkańca Choszczna, Ryszarda Andrzejewskiego, 44-letniego ojca, męża, człowieka, który od stycznia 2018 roku zmaga się z chorobą nowotworową krtani. Niestety tutaj w Polsce nie dawano mu żadnych szans na wyleczenie. Okazało się, że w klinice w Hanowerze jak najbardziej są postępy ku temu, by mógł Rysiek się wyleczyć. Natomiast taka kwota pobytu tygodniowego w szpitalu wynosi 20 tysięcy złotych. W związku z czym Klub Kobieta 2000, gdzie prezesem jest pani Ewa Jabłońska, którą serdecznie pozdrawiamy, nie może być dzisiaj z nami, ale oczywiście jest z nami duchem i wspiera nas jak najbardziej w naszych działaniach, postanowiło zorganizować festyn polegający na biegu charytatywnym, który był jako pierwszy. Teraz widzimy tutaj na scenie są występy artystyczne dzieci, mamy stoiska gastronomiczne, loterie, licytacje, ściankę wspinaczkową, dmuchańce. Także serdecznie zapraszamy, może jeszcze komuś się uda wyjść z domu i zobaczyć, co się dzieje na placu Witosa specjalnie dla Ryśka Andrzejewskiego. Człowieka, który właściwie zwrócił się sam ze swoją żoną do nas o pomoc. Nie wszyscy potrafią wyjść i zapukać do drzwi. Także my jak najbardziej jesteśmy za. Postanowiłyśmy z Eweliną pomóc w organizacji i dlatego w dniu dzisiejszym jesteśmy, gdzie jesteśmy. Był oczywiście bieg też przygotowany dla Ryśka. Jaka była trasa biegu oraz jaka była frekwencja uczestniczących w nim zawodników? 60 osób wystartowało w biegu głównym na 6 km wokół jeziora Klukom. No Nordic Walking były chyba 5 pań. Dużo dzieci, przedszkolaków, około 40 dzieci. No i lecimy dalej, no. Ja myślę, że wypadałoby tutaj z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim osobom, wszystkim tym, którzy dali vouchery, którzy dali nam swoje dary, którzy wspomogli finansowo, by móc zorganizować to, bo oczywiście samo z siebie się to tutaj nie urodziło. Nie dałybyśmy we dwie rady. Także wszystkim, dosłownie wszystkim osób zaangażowanym serdecznie dziękujemy. Mamy tutaj z Urzędu Miasta i Gminy od pana burmistrza plac Witosa użyczony. Mamy patronat firmy 3RE, gdzie pracował jeszcze do niedawna pan Ryszard Andrzejewski. Mamy oczywiście niebywałą pomoc ze starostwa, czyli od pani starosty, pani Wiolety Kaszak. Jak najbardziej Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Choszcznie. Tutaj bez pana Zdzisia Klińskiego to byśmy jednak nie dały rady. Oj nie, zdecydowanie nie. Dziewczyny z przedszkola z ulicy Sucharskiego, od pani Agnieszki Birety, wielu przyjaciół, znajomych, no po prostu mnóstwo osób. No, koleżanki, przyjaciele, znajomi, którzy chcieli po prostu pomóc, być z nami tutaj.
Mamy, widać właśnie tutaj też spacerujące maskotki Piastka oraz Spitka. Także mamy i echo, i starostwo, zdjęcia. Jak najbardziej zapraszamy panów do zrobienia sobie zdjęcia ze Spitkiem.